Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja jednak wolę przy komputerze, wygodniej mi operować niż na stojąco. I tak, może rozszyfruję. No, ja pracuję na Akademii Górniczo-Hutniczej w Katedrze Automatyki i Robotyki, Wydział EA i B. Czyli rozszyfruję nazwę, bo to dużo wyjaśni dalszych rozważań moich. To jest Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Żeby było śmieszniej, to wyczytałem wczoraj w komunikatach Akademii, że chyba nie wiem od kiedy, ale nie wczytywałem się w akty powstanie na uczelni Wydział Osobnej Informatyki. Zresztą historia jest dość bogata, bo wszystko wychodziło kiedyś z Wydziału Elektromechanicznego. W 1952 roku podział nastąpił pierwszy, później ostatnio znowu w 2012 roku. No, oddzielili się koledzy informatycy z telekomunikacją i elektroniką. No i nazwa nasza wydziału pozostała od tego czasu taka, jak tutaj jest. Tu wyjaśnię również, tak nawiązując do wczorajszej dyskusji o roli informatyki, że na naszym wydziale mamy trzy uprawnienia w trzech dyscyplinach. Między innymi ta dyscyplina związana z informatyką, ona się w tej chwili nazywa informatyka techniczna i telekomunikacja, żeby było śmieszne. No, a jak chodzi w ogóle o uprawnianie informatyki, to chyba na wszystkich wydziałach 15, czy już nawet w tej chwili może 16, wszyscy uprawiają informatykę. I w tym jest pewien problem, bo właśnie no, różni koledzy różny zakres działania w tej informatyce rozumieją, no i przedstawiają pracę. Nie jest to może źle, ale w każdym razie nie jest za bardzo uporządkowane. Zobaczymy, jak te kolejne zmiany się położą. Proszę Państwa, ja może od razu tak powiem, że tu jest plan wykładu, który zwykle dla przyzwoitości wyświetlam. Na ogół rzadko się go trzymam, ale w każdym razie te myśli będę chciał poruszyć. Generalnie rzecz biorąc, tak powiem, że ja prezentuję filozofię i zresztą większość kolegów na wydziale tak zwanym elektrycznym, ten, na którym ja pracuję, uważa, że matematyka jest niezbędna dla inżynierów. Tak, żeby była jasność, bo wtedy łatwiej jest śledzić różne myśli, które czasem w subtelnościach mogą zgubić istotę sprawy. No i właśnie tutaj, tak jak tu wpisuję, że fundament to jest w naukach, które obecnie się nazywają, do niedawna to były nauki techniczne, teraz od chyba 2008 roku rozporządzenia, bo to rozporządzenia wprowadzają te nazwy, to są nauki inżynieryjno-techniczne. Tak to się nazywa. No i jeszcze inne podziały są, ale może o tym nie będę już mówił. W każdym razie fundament naszego Wydziału Elektrycznego to opiera się na matematyce, fizyce, na chemii. Postawiłem trzy kropki, bo no, nanotechnologie, różne rzeczy się pojawiają ostatnio, ale to, co wczoraj tu w dyskusji też wyszło, rzeczywiście dla mnie dość dużym zaskoczeniem i chyba nie tylko dla mnie, bo myśmy byli uczeni chemii na studiach, no ale to było parę lat temu. Rzeczywiście koledzy chemicy w tej chwili potrafią narzucić strukturę i ją zrealizować technicznie. To znaczy, stąd taki rozwój dziwnych materiałów, to znaczy może nie dziwnych, ale potrzebnych materiałów, które się pojawiają. No i oczywiście, jak zwykle, matematyka z fizyką, która ma troszkę inny sposób myślenia. Ja jestem raczej bliższy mi sercu są rozumowania matematyczne, bo jest to pewna synteza myśli przez wieki zebrana przez no, badaczy w różnych obszarach. Fizycy natomiast nieco inaczej patrzą na rzeczywistość. Oni wszystko tam weryfikują, u nich pomiary, powtarzalność pomiarów.
No, ale to dobrze jest, jak się przenika ze sobą. Tu wymieniłem ten fundament matematyka, fizyka, chemia, bo no, podstaw Wydziału Elektrycznego, a jeszcze w latach 60., jak studiowałem na tym wydziale, to matematyka, fizyka i chemia to były podstawowe przedmioty. Matematyka to chyba było 2,5 roku, fizyka 2,5 roku. No i chemia też tam jeszcze dochodziła do tego. Profesor Czerski, nie, fizycy, no matematycy. Z matematyków to wymienię zresztą jeszcze później to profesor Czesław Olech, no, wykładał na naszym Wydziale Elektrycznym. Teraz tak, no ja coś później powiem o metodach matematycznych, które są wykorzystywane w naukach inżynieryjno-technicznych. No, wybrane twierdzenia i później zrobię, ale to już tak w telegraficznym skrócie, przegląd takich konkretnych problemów technicznych, którzy u nas i nie tylko u nas, we współpracy z kolegami na Akademii Górniczo-Hutniczej, no, były rozważone. I to takie twarde problemy techniczne, inżynieryjne, ale które bez udziału matematyki chyba by się nie udało ich usprawniać i rozwiązać do końca. Więc to się tak przenika. Dlatego ja patrzę z optymizmem, zwłaszcza na młodych badaczy, którzy sami poszukują i douczają się matematyki. Bo to ułatwia, to myślenie matematyczne ułatwa sformułowanie klarowne problemów, co jest istotne. No, dla inżynierów, no tu może teraz wstępnie to tak pokażę, no, bo to, co nas otacza, to widzimy w tej chwili, no, drony latające i to bardzo często już autonomiczne, no, drukarka dla mnie dużym odkryciem w ostatnich latach to była drukarka 3D i możliwość odtwarzania z programu komputerowego dowolnych kształtów. No, więc można wszystko wyprodukować, no, nawet ostatnio niektórzy próbują i części samolotu, całe samochody, już nie mówiąc o różnego rodzaju broni. Prawda? No, w medycynie, no bo tutaj jest takich kilka pokazanych i to rzeczywiście, no, to można powiedzieć, że są takie już udoskonalone roboty, które wspomagają chirurgów, czy wspomagają człowieka. I to wspomaganie jest o tyle dobre, że takie urządzenie nie męczy się i dokładniej niż ręka chirurga. Jak chirurg jest zmęczony, to na przykład może wykonać. A tutaj to musi nastąpić pewna awaria potężna, żeby doszło do wykonania niedokładnych cięć czy operacji. No, ostatnio pojawiły się już takie urządzenia, które przypominają człowieka. Mnóstwo już jest w internecie takich firm. Są całe firmy, które się specjalizują, pokazują, że te humanoidalne roboty potrafią chodzić, fikołki robić, tańczyć, różne rzeczy, co się chce. I to wszystko jest, proszę Państwa, zrobione dzięki temu, że jest tam wczytane oprogramowanie, które bazuje na prostych metodach matematycznych, na bardzo prostych i takich klarownych, jasnych. To nie mogą być skomplikowane teorie. O tym za chwilę zresztą powiem. I teraz tutaj właśnie, no, matematyka, fizyka, chemia. U nas na naszym wydziale powstała, nas zgrupowali, można powiedzieć, z powrotem do jednej dyscypliny naukowej, która się nazywa w tej chwili automatyka, elektronika, elektrotechnika i ostatnio od jesieni zeszłego roku technologie kosmiczne. No, wydawało się, to może jest trochę zabawne, ale całe centrum powstało na Akademii Górniczo-Hutniczej. Okazuje się, że wiele spraw, które w kosmosie, a teraz coraz więcej urządzeń pracuje już w kosmosie, no, można testować, badać, projektować na Ziemi. No, to oczywiście, tak żeby śmiesznie było, to tego typu rzeczy. Ja uważam,
Niektórzy to były wszystko osobne dyscypliny, co tutaj jest wypisane, ale to jeszcze jak Gowin zaczął, to tam, no ja jeszcze w trzeciej próbowano ograniczać. No to tak się kiwa zawsze w historii. Za dużo dyscyplin to trzeba zmieścić. Jak to się do końca to nie mówi, no to wzięli i zrobili taki zlepek, nie? Który w zasadzie można powiedzieć, że wrócił do korzeni. Bo tak jak mówię, na naszym wydziale jeszcze przez pewien czas, w latach 60., a później fizycy się wyprowadzili w połowie lat 80., stworząc instytut, a później wydział osobny fizyki i informatyki stosowanej, czy tam. No, oni byli, zasiadali w naszej Radzie Wydziału. Matematycy, fizycy i chemicy. I to nie było złe. Dlatego, bo rady, jak Państwo, zwłaszcza starsi koledzy pamiętają, odbywały się zwykle no, raz w miesiącu. Koledzy z nudów, jak dziekan coś tam mówił, to rozmawiali bezpośrednio ze sobą. Ten kontakt był bezpośredni. Prawda? Fizyków, matematyków i ten. No a później tak to jakoś wszystko, ale tu muszę powiedzieć, bo widzę przedstawicieli nauk matematyki stosowanej wydziału na Akademii Kultury. Muszę pochwalić ten wydział, bo ja z przyjemnością obserwuję jego rozwój od początku, jak on postępuje do przodu i w tej chwili jest to mocne środowisko matematyków. Mocne i wspierające różne. Może koledzy sobie nawet nie zdają sprawy, ale wspierają badania na Akademii Górniczo-Ochotniczej, co jest z korzyścią na wszystkich, bo matematycy, tam jest trochę kolegów z zagranicy, którzy prezentują tę filozofię. Tak, niektórzy to mówią, XIX wiek to przeszłość, nie wiem, wtedy. No, wtedy ludzie to łączyli. To znaczy, matematyka była bardzo bliska zastosowań. I teorie fizyczne czy modele fizyczne, nie, były matematycznie jakoś tak formułowane i to się przenikało ze sobą. Zresztą do tej pory cząstki elementarne fizycy to właściwie poszukują bardziej z fizyki teoretycznej, badając równania i usiłując je właśnie tymi nieszczęsnymi metodami numerycznymi, których nie wszyscy matematycy lubią rozwiązywać. No i zauważają niedokładności między pomiarem a symulacją. No i jak się doda tam jakąś cząstkę albo coś, no to nagle to lepiej się zgadza. I tak to jeden z fizyków krakowskich poważnie stwierdził, że jakby te cząstki w stanie znaleźli, to znaleźliby inną. No i tak się to odbywa. Dobrze, proszę Państwa, idziemy dalej. Stosowane metody matematyczne. Więc ja tutaj ciągle większość urządzeń automatyki wykorzystuje metodę linearyzacji, która jest powiązana z tak zwaną równoważnością topologiczną. No chodzi mi więcej o to, że w pewnych punktach pracy układ nieliniowy istnieje otoczenia, pracuje dokładnie tak samo, to znaczy generuje podobne trajektorie jak liniowe jego przybliżenie. I przy prostych założeniach, to formułuje stwierdzenie Grobmana-Hartmana, no ale ciągle to jest ważne. Natomiast inżynierowie zauważają, że istnieje taka równoważność, jak powiedzieć, topologiczna, już nie tylko między modelem, tylko między modelem a rzeczywistością. I są pewne obszary fizyki, no, zwłaszcza w teorii pola, w elektrotechnice, gdzie równania różniczkowe są doskonałym modelem matematycznym tych zjawisk, które tam występują w obwodach elektrycznych. No, także stąd ciągłe to zainteresowanie. I teraz jakie inne metody, takie ogólnie, żeby powiedzieć to, ograniczona perturbacja, no, sprzężenie zwrotne, patrząc na rzeczywistość, no, automatyk patrzy i doszukuje się tam sprzężeń zwrotnych. No, zwykle to się tak robi, że projektując później odpowiednie albo korygując odpowiednie sprzężenie zwrotne, no można usiłować zmienić własność obiektu. Własność. Poprzez właśnie, to jest najbardziej inteligentny sposób
automatyce stosowane, to znaczy projektowanie odpowiedniego sprzężenia złapu. I teraz no, cała grupa rozwiązania optymalne. No i tutaj to jest, tylko tak hasłowo rzucam, że to się wykorzystuje, ale to się wszystko zaczęło od rachunku wariacyjnego. Nie? Ostatnio no to Bellman, nie? Pantriagi, dwie szkoły, rosyjska, amerykańska po II wojnie światowej. No i to ciągle trwa i jest rozwijane. Natomiast to, co jest, jakie takie podstawowe rzeczy, które są wykorzystywane, to jednak ciągle teoria macierzy. Teoria macierzy to odpowiednie wymiary, bo numerycy jak zaczynają liczyć, to dochodzą do odpowiednich równań, ale o odpowiednio dużych wymiarach. No i teraz typowe postępowanie w praktycznych układach sterowania. No, wyszukuje się punkty równowagi. Ten najbardziej interesujący, to się najzwyczajniej sprowadza do zera i później się doprowadza układ do obszaru linearyzacji, to znaczy do otoczenia tego punktu równowagi, w którym liniowe przybliżenie działa. No i stabilizuje się technikami skończenia wymiarowymi to, co jest w obszarze stabilizacji. I to się co okazuje, że to można dopatrzyć się w większości układów. No właśnie wszystkie, które stabilizują położenie i te. No i teraz pierwsze, co nam podpowiada teoria, co trzeba przejść, proste teorie są potrzebne. No skąd się bierze, dlaczego sprzężenie zwrotne? Automatyk wie, że on z góry zakłada strukturę ze sprzężenia zwrotnym, ale okazuje się, że badając teorie matematyczne, pokaże, że musi to sprzężenie zwrotne wystąpić. Ja to sobie tak nazwałem, to jest regulator Lapunowa i później bardziej wyrafinowany regulator liniowo-kwadratowy. No, teoria Lapunowa, regulator Lapunowa to mniej więcej to jest tak, że jak jest równanie liniowe, opisane macierzami AB, nie? No to funkcjonał Lapunowa to jest forma kwadratowa z macierzą V dodatnio określoną. No i teraz, żeby układ był asymptotycznie stabilny, to ta funkcjonał liczony na trajektoriach systemu musi być ujemnie określony. Tu jest policzony ten. Nie? No i tutaj, jeżeli to się policzy dla tego równania, to ten pochodna wygląda w ten sposób. I tu są wartości chwilowe sterowania. No i to podpowiada badaczowi, jak wybierać to UOT. No i tu na przykład na dole jest wypisane, że weź UOT równa się K razy X od T, gdzie K to jest tam wytransponowane V, gdzie V to jest to, co występuje w równaniu Lapunowa, co się otrzymuje z rozwiązania tak zwanego równania Lapunowa, bo funkcjonał Lapunowa jak V jest dodatnio określony, a ten funkcjonał V' jest ujemnie określony. No tak z grubsza rzecz biorąc, bo tu nie chcę powtarzać całej teorii. No i teraz okazuje się, że jak się to wsadzi, to U od T, no to widać, że można to K dobrać w ten sposób, jak będzie ujemne. A to jest interpretowane U od T równa się K razy X od T jako sprzężenie zwrotne. To jest sprzężenie zwrotne. I teraz to pokazuje, zresztą ten wzór się wykorzystuje do różnych typów regulatorów. Jak ktoś ma dobry pomysł, to za to U od T może przeróżne generować wartości chwilowe sprzężenia zwrotnego. No i tu się robi przekaźniki różnego rodzaju, wchodzą do tego, no to przeróżne dziwne rzeczy. To znaczy można powiedzieć, że tu można zaproponować nieskończenie wiele propozycji. No i teraz następuje później dalsza sprawa, bo to U od T równa się K razy X od T, to w teorii sterowania jest nazywane, że to jest regulator stabilizujący system. No i takich regulatorów, jak istnieje przynajmniej jeden, to istnieje nieskończenie dużo. Jak nie istnieje nieskończenie dużo, to inżynierowi nie można powiedzieć, że istnieje nieskończenie dużo. On oczekuje konkretnie jednego rozwiązania. Inżynierowie nie mają czasu, zwłaszcza na instalacjach bardziej, to teoretycy właśnie tu muszą się zastanowić. No, jak z tej mnogości tych możliwości, które stabilizują system, wybrać to najlepsze rozwiązanie. No i tutaj dochodzimy
do różnych sterowań, do stawiania zadań optymalizacji. No tu jest jeszcze, co takie sprzężenie zwrotne na kara z XOT, no to tym właśnie, co jest ta moc tych twierdzeń Lapunowa. Pokazuje, że wprowadzenie takiego sprzężenia zwrotnego z takim K, jak tutaj wypisałem, ono nie pogorszy sytuacji w systemie, który nie miał sprzężenia zwrotnego. To tak wprowadzone sprzężenie zwrotne poprawia. To jest ten dolny wzór, który tu pokazuje, że wskaźnik jakości bez, wartość wskaźnika jakości, no to jest, tak liczymy najczęściej, to jest całka z kwadratu błędu, nie? Co jest formą kwadratową, prawda, w przypadku wielowymiarowym, no to w tym wypadku ten wskaźnik jakości bez sterowania jest pomniejszany o tę wartość. No to jak jest pomniejszany, to wiadomo, że ta całka z kwadratu błędu jest najlepiej, najlepiej by było, gdyby ona była równa 0. I teoretycznie w układzie liniowym można to zrobić. Można to zrobić, ale teoretycznie trzeba przywalić w układ deltami Diraca. No ale to ktoś, kto wie, to inżynierowie to czują. Nie? Zresztą, co tu dużo mówić, fizycy chyba przez blisko 40 lat, nie? Na wariackich papierach to stosowali od Diraca, a Schwarz uporządkował to w zwartą teorię dystrybucji. No to tu trzeba wtedy dystrybucji nie patrzeć. I po prostu delta Diraca, ona nie ma wartości, nie? Ale można rozwiązywać wtedy równanie różniczkowe, nie patrząc na niego jako porównanie wartości chwilowych, tylko pewnych średnich na całych przydziałach. Nie? No tak działa mniej więcej dystrybucja. No i idąc dalej, teraz tu wymienię, bo to jest dobrze, jednak wszystko jest powiązane, proszę Państwa, z osobowościami. Znaczy, ja tutaj tak zebrałem akurat nie tak, czy co jest z lewej strony, to jest Lapunow, Lifshitz jest w środku, z prawej strony profesor Czesław Olech. Dlaczego? No ja to wszystko, te historie się dowiedziałem od profesora Olecha, mojego Warzyski. Olecha wysłał do Stanów Zjednoczonych, właśnie do Lifshitza, w czasie, pytam, jak on rozpoczynał na Uniwersytecie Jagiellońskim swoją pracę, a pierwszą pracę zresztą Olech miał na Akademii Górniczo-Hutniczej. No i on się uczył tej stabilności od Lipschitza i później u nas w latach 60. nam to od razu przykładał na wykładach, wrócił wtedy ze Stanów Zjednoczonych. Ja wtedy poznałem te wszystkie twierdzenia Lapunowa, te różne takie teorie. Wiem, że tak profesor Czesławek nie do końca nawet wierzył w to wszystko, ale jakoś tak właśnie. Ale ten bezpośredni przekaz, no, zrobił, że to funkcjonuje, a to był 67 czy 68 rok, jak on nam przekazał, może nawet 65. No, czy można stosować model liniowy? No to jest to troszeczkę tak dokładniej, to studentom, jak się chce przekazywać, to trzeba takie dobre obrazki pokazać. Dobrym obrazkiem jest wózek, na którym jest takie wahadło obrotowe, które się może kręcić i ono ma dolne położenie, jak się nic nie robi, to jest najbezpieczniejszy układ sterowania. Można wyłączyć wszystko, automatykę i to samo spadnie do funkcjonowania. Natomiast istotny jest ten punkt górny, jak utrzymać w tym punkcie równowagi. No i co mówi teoria? No tyle, że istnieje otoczenie w górnym tym, że model nieliniowy matematyczny, który opisuje to zjawisko, można przybliżyć równaniem liniowym z macierzą A. Jeżeli ta macierz A nie posiada wartości własnych na osi urojonych, to wtedy w przybliżeniu w tym istnieje takie otoczenie, że ten układ nieliniowy i ten układ, to liniowe przybliżenie, mają taki sam rodzaj trajektorii. Dokładniej to się mówi, że istnieje izomorfizm albo ta równoważność topologiczna. To znaczy, jak zna się trajektorię rozwiązania równania liniowego, to istnieje odpowiednie przekształcenie, które przekształca to wzajemnie jednoznacznie w rozwiązania równania liniowego. Jakby to się udało, ten izomorfizm dalej, to wtedy mamy narzędzie do rozwiązywania równań nieliniowych.
No i to się okazuje, że tak jak to matematycy, większość twierdzeń pokazują, że istnieje coś takiego. Natomiast, no właśnie, dziubdziarze, numerycy szukają tego. I tutaj podobno duże mają osiągnięcia niemieccy matematycy, oni zawsze byli nieźli, jak chodzi o numerykę. Co zresztą później widać w przełożeniu na techniczne rozwiązania. To jadąc autostradą polską, a autostradą niemiecką, jest różnica w gładkości. Ja przyjeżdżałem przez Ring w Berlinie i patrzę się, oni tam parę ładnych lat temu remont rozpoczęli. A ta autostrada była bardziej gładka niż te u nas w Polsce, co były, a oni już remontowali, bo udawali, że tej gładkości nie ma. Więc to jest ta precyzja właśnie, ale to jest. No i teraz idąc dalej, tu jest jeszcze taki przykład właśnie, no, że z lewej strony równanie nieliniowe, prawie liniowe, wartości własne, para sprzężona, więc nie leśne na osi urojonej. No i w pobliżu zera istnieją trajektorie tego układu liniowego, takie jak w tym układzie liniowym. No, co tracimy, bo to też warto wiedzieć, teorie to podpowiadają, no, że w równaniu liniowym my możemy uzyskać przy parach sprzężonych no, takie trajektorie zamknięte, ale całe rodziny, więc to mowa o elipsy, kółka, no różnie tam jak jest, plus, minus, j, no tam. Natomiast w układzie nieliniowym można wygenerować izolowaną jedną trajektorię. I to jest zasadnicza różnica. I to trzeba przekazywać, że liniowe przybliżenie, no coś się traci. No i stąd te założenia, które później się prawie we wszystkich twierdzeniach w teorii sterowania pojawiają, że w tym macierz A nie może mieć wartości własnych na osi urojonej. No, znaczy chodzi o to, żeby właśnie wykluczyć ten przypadek. No, idąc tu teraz, co robić? No to właśnie tu jest już takie, że jak już inżynier się dowie, że trzeba sprzężenie zwrotne zrobić, no to ma taki układ ze sprzężeniem zwrotnym. Jego liniowe przybliżenie to jest tu wypisane. I teraz tu jest ważne, że się pojawia w opisie tego typu równań, zwłaszcza stacjonarnych, to znaczy ABC, stałe macierze. Opis za pomocą transmitancji GODS, która ciągle to jest, wydaje się, że to jest narzędzie, które było stosowane przez inżynierów w latach 50., bo wtedy wielu ludzi nie bardzo sobie zdawało sprawę, nawet na studiach wyższych technicznych, co to jest równanie różniczkowe. Natomiast transformator Laplace'a, ponieważ prowadzi do tak zwanej algebraizacji obliczeń, no pozwalała to obejść jakoś. Nie? No i teraz tutaj się pojawiają przy tym opisie transmitancji dwa pojęcia, które właściwie są wprowadzone tak na stałe w teorii sterowania. To jest sterowalność i obserwowalność. One odgrywają taką rolę, że jak ten układ jest sterowalny i obserwowalny, to wtedy mianownik tej transmitancji G od S, to jest det SI minus A, to jest równanie charakterystyczne macierzy stanu A w tym układzie. Ale do tego jest potrzebna sterowalność i obserwowalność. Jak tego nie ma, to transmitancja niedokładnie się zgadza, opisuje to, co jest w modelu zrównania wyliczkowego. Dlatego to jest istotne. Natomiast ta transmitancja G od S, jak wsadzimy za S równa się 0, to proszę zwrócić uwagę, to jest wtedy macierz prostokątna M na N i mając ją możemy wyszukiwać stałe rozwiązania tego systemu wyjściowego przy stałych wymuszeniach. Wtedy te stałe rozwiązania Y są równe G od 0 razy U, gdzie U jest stałym wektorowym czy jakimś tam czekaniem. Więc to jest proste. Więc tutaj proszę popatrzeć, znowu nakłada się na to, że praktycznie inżynierowie no, muszą znać teorię równania liniowego. No i się tego uczy. Nie? Teraz idą tutaj są różne ten, więc jak tworzyć model matematyczny, no to równania różniczkowe zresztą od wielu lat nie znaleziono lepszego modelu
który opisuje rzeczywistość, czyli tak zwane układy dynamiczne, to się mówi, że one są generowane przez odpowiednie równania różniczkowe. I to jest dobry sposób. No tak powstało pojęcie obserwowalności i obserwator Leuenbergera, który szukał interpretacji właśnie w postaci równań różniczkowych. No i stworzył obserwator Leuenbergera, a to lata 60. No, tu, teraz właśnie, jakie twierdzenia ciągle są aktualne i które właściwie potrzebne są. Tu wczoraj było nawet coś tam wspominane o automatycznym poszukiwaniu tego dowodzenia, twierdzenia Kaleya Hamiltona. No to one tutaj, to jest mniej więcej w tym ciągu, ale stwierdzenie Hurwitza, Gerszgorin, twierdzenie Nyquista, Haritonow, kryterium koła, twierdzenie Popowa. Kryterium koła, twierdzenie Popowa to jest układ liniowy z nieliniowymi sprzężeniami zwrotnymi. I warunki wystarczające są formułowane w zależności od tego, jak ma leżeć charakterystyka częstotliwościowa układu, czyli G, ta transmitancja i za jest wstawienione J omega, gdzie omega jest dowolną liczbą rzeczywistą, G od J. Czyli to jest tak zwana częstość układu, nie? I inne twierdzenia. Tu wspomnę o tym twierdzeniu Haritonowa, bo tu wczoraj była dyskusja na ten temat. To twierdzenie Haritonowa, które powstało w 1978 roku, no, dało taki impuls i właściwie do, przy dowodach komputerowych. Bo co to ono mówi, że jak jest wieloman charakterystyczny i jego współczynniki wsadzimy do wartości przedziału bierzemy, a nie są dokładnie określone, to żeby stwierdzić, czy taki wieloman jest asymptotycznie stabilny, to znaczy, czy jego pierwiastki są, mają części rzeczywiste, ujemne, no to się okazuje, że to Haritonow pokazał, że wystarczy zbadać Hurwicem cztery wielowiany Haritonowa, a nie wykonać nieskończenie wiele eksperymentów. I to jest u podstaw wielu spraw. Tu wczoraj to było mówione na tym, że w dowodach komputerowych, no to jest sprawa trzech barw czy coś, to tam wszędzie to sprowadzano do tego, że później trzeba było wykonać tylko skończoną liczbę. Z nieskończonej liczby eksperymentów przyjść na skończoną liczbę i to się zwykle zadaje komputerowi. Też nie wszyscy w to wierzą, ale tę skończoną liczbę eksperymentów komputer o wiele szybciej zrobi i dokładniej niż człowiek. Teraz właśnie algorytmy sterowania, no co tutaj jest, stereotypy, koncepcje, sterowanie komputerowe, realizacja sprzętowa. To jest coraz częściej odgrywa rolę, bo sprzęt, bo znowu tu są przykładowe kilka struktur. Tu może tylko zwrócę uwagę, ta struktura jest najbardziej taka ogólna. Dla projektanta S1 jest dane, S2 jest poszukiwane i to S2 jest zwykle właśnie stworzone w takiej strukturze obserwator ten Leuenbergera i regulator proporcjonalny. No teraz regulatory, co się tutaj dzieje w tej chwili, to znaczy za to G od S, zwykle tutaj najczęściej się wstawiało regulator P i D, trzy współczynniki do regulacji, teraz się wstawia takie regulatory, rozważa niecałkowitego rzędu, gdzie się pojawiają dwa parametry. Alfa i beta, czyli S to minus alfa, S do beta, gdzie to są dowolne liczby rzeczywiste. Nawet już matematycy rozważają funkcje takie, gdzie alfa i beta to są dowolne liczby zespolone. I to jest trudna matematyka. Analiza zespolona okazuje się, że można się na niej wyłożyć. Natomiast no, to jest praktycznie stosowane. To znaczy w klasycznej automatyce doszły dwa dodatkowe parametry, które lepiej potrafią dopasować przebiegi uzyskiwane z symulacji do przebiegów rzeczywistych. Idę dalej, klasyfikacja, no więc właśnie szuka się, jak to wszystko robimy w klasie regulatorów stabilizujących, regulatorów optymalnych. W dobrze postawionym problemie użytkownik otrzymuje regulator z jednoznacznymi parametrami. No i tu przykładem takiego problemu to jest właśnie problem
LQ liniowo-kwadratowy, gdzie pokazuje się, że jeżeli szukamy minimum tego wskaźnika jakości po U, no to należy to wyliczyć w ten sposób, gdzie to K jest wyznaczone poprzez macierz D, a D jest rozwiązaniem algebraicznego równania Likatiego. W przypadku, gdy czas jest skończony w tym górnej całce, TK, czyli czas sterowania nie jest nieskończoność, tylko jest skończony, to w miejsce równania algebraicznego równanie Likatiego trzeba rozwiązywać różniczkowe równanie Likatiego. Regulator jest taki jak tutaj K, tylko macierz D jest niestacjonarny. No i to się robi i to zupełnie przyzwoicie działa. Pokazuje tu Likati, kiedy żył, nie zdał sobie chyba sprawy, że jego pewne rzeczy. No i tutaj będą wykorzystywane później, parę ładnych lat później. Tutaj już dokładnie dwa pojęcia, które się pojawiają. To jest stabilizowalność pary, czyli istnienie regulatora, który po zamknięciu sprzężenia zwrotnego czyni system asymptotycznie stabilnym, i wykrywalność, to jest obecnie przez zasadę dualności matematycy to sprowadzają do stabilizowalności. Para WA jest wykrywalna, jeżeli para A transponowane, W transponowane jest stabilizowalna. Natomiast to jest technicznie zupełnie co innego. Bo w tej chwili tego typu odtwarzaczy stanu to możemy w różnych urządzeniach robić. Ponieważ urządzenia są elektroniczne, to ten obserwator ma potwornie krótkie stawy czasowe, milisekund. Dlatego temperaturę czujnikiem można zmierzyć prawie że natychmiast. No, mierząc punktowo, określa się. Więc to jest wykorzystywane technicznie. No a nowy regulator wtedy działa w ten sposób, że zamiast UOT podstawić K razy X, podstawia się estymatę stanu, która otrzymujemy w asymptotyczny sposób odtwarzaną z tego obserwatora. No transmitancja, to tutaj jest taki nakład obliczeń, można to wszystko na język transmitancji. Że, no teraz tutaj są ważne sprawy komputerowe sterowania, to przetworniki analogowe, cyfrowe, w tej chwili wszystko jest technikami komputerowymi robione. No i żeby to zobaczyć, to tu pokazuję tylko, jaki tam nakład jest obliczeń. Są proste zagadnienia i na prostym przykładzie najlepiej jest, już wiem. Ja tu sam też kontroluję, ale już kończę. To okazuje się, że ważny jest ten czas impulsowania pracy tych przetworników. I okazuje się, że jak się sformułuje wskaźnik jakości, który uwzględnia koszt sterowania i czas regulacji, to wygląda w ten sposób. Jest wyraźnie minimum, czyli jest sens poszukiwać optymalnego sposobu doboru tych wskaźników. Teraz przykłady, jakie były rozwiązywane. No, z najbardziej takich zaawansowanych teorii matematycznych to teoria półgrupowa. Jak operator A jest sperturbowany układem dyskretnym, to on pozostaje dyskretny. Teraz tutaj no, dekompozycja układu i to pozwala wyznaczać, no jakie wykorzystywano do jakich tych, no grzanie pręta. Tutaj cała teoria była przeprowadzana i eksperymenty doświadczalne, model simulinkowy, porównywanie czas regulacji, dalsze przykłady, próbki plastometryczne z metalurgami, które prowadzili grzanie przewodu prądem elektrycznym. No, tu może tylko wspomnę, bo to jest piec grzewczy. Przy projektowaniu Huty Katowice mieliśmy możliwości, gdzie przed wybudowaniem wielkiego pieca można było podać wskazówki, które wykorzystano przy budowie. No, front krystalizacji. Najwięcej u nas na wydziale dotyczy silników elektrycznych. Tutaj są różne takie sprawy. Tu już wspominają o tym koncepcja regulatora PID, to jest rok 1922.
Więc już jest stary regulator, klasyczny regulator niecałkowitego rzędu. No może już tu nie będę w to chodził, tu się rozwijała teoria, tu jest idea projektowania regulatora, którą można wyjaśniać, wykorzystując postać kanoniczną Frobeniusa. Do tego wystarczy znać, no trzeba te cztery wielomiany. No i w laboratorium automatyka samochodowa, aproksymacja modelu, transmitancje, różne widma spotykane w układach z czasem ciągłym, ciekawostki, sztuczna inteligencja jeszcze, to o tym muszę powiedzieć. I już kończę. To jest ten, no, tu, proszę Państwa, wszystko jest ważne, zależy od środowiska. Ta książka, którą to wyświetla, ona istnieje fizycznie. To nie jest symulacja. Także tu jest tyle. No i może tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.